Cześć wszystkim, witajcie. Zimowa pora to dobry moment, aby przenieść się w magiczny świat letniej przygody, na przykład na grecką wyspę Kefalonia. To właśnie tam, w otoczeniu turkusowego morza i malowniczych gór, czekają na nas niezapomniane doznania. Ale o Kefalonii nie mówi się tyle, ile warto by było. Dzięki temu nie jest ona oblegana przez turystów jak inne wyspy. Dlatego dzisiaj zabiorę Was w podróż pełną słońca, turkusów i niesamowitych widoków. Jednym z najlepszych sposobów na odkrywanie uroków tej wyspy jest wypożyczenie skutera, który otwiera przed nami nieograniczone możliwości podróżowania i poznawania ukrytych miejsc. Wypożyczenie samochodu też jest rozwiązaniem, ale skuterem jednak łatwiej wcisnąć się w zaułki wiosek i miasteczek z uliczkami obliczonymi kiedyś na szerokość jucznego osła. Razem z żoną wyruszyliśmy na poszukiwanie najpiękniejszych plaż, przemierzając urokliwe miasteczka, podziwiając wielkie żółwie. Drapiemy się nawet na kamienne zamczysko, które kryje w sobie historię starożytnej cywilizacji. Zaglądniemy też do urokliwej jaskini. Alleluja. Zapraszam na podróż do świata pełnego słońca. Gotowi? Ruszajmy. W moich filmach zawsze szukam miejsc z fascynującą historią, a Kefalonia zdecydowanie wpisuje się w tę kategorię. Kefalonia to największa z wysp jońskich, czyli tych należących do archipelagu na Morzu Jońskim, rozciągającym się wzdłuż zachodnich wybrzeży Grecji i częściowo nawet Albanii. Powierzchnia wyspy zależy od tego, kto i w jaki sposób ją mierzy i waha się między 730 a 800 km². Jeden z naszych polityków mierzył granicę Polski linijką i wyszło mu co najmniej 20% więcej, czyli nic nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. Ale wracając do Kefalonii. W czasach II wojny światowej wyspa była okupowana przez wojska włoskie. Po kapitulacji Włoch wobec sił alianckich we wrześniu 1943 wyspę przejęli Niemcy i wymordowali 5000 włoskich żołnierzy i oficerów. No ale miało być w wakacyjnym letnim nastroju. Najwyższym szczytem Kefalonii, dobrze widocznym z naszego hotelu i innych wielu miejsc, jest Enos, 1628 metrów nad poziomem, czyli kawał sporej góry. Niestety w tym roku pożary nie oszczędzały Grecji. Choć mimo, że na tej wyspie nic poważnego się nie wydarzyło, wiele atrakcji było niedostępnych dla turystów, a patrole straży pożarnej czuwały w miejscach bardziej zadrzewionych i zalesionych. O wejściu do parku narodowego nie było mowy. Naszym skuterem udało nam się wdrapać na niezły punkt widokowy pod zamkiem Agios. Ale widok. Ten zamek, znany również jako zamek Kefalonia, ma aż 800 lat i wznosi się na wzgórzu 320 metrów nad poziomem morza. Wybudowany przez Wenecjan był kluczowym punktem kontroli nad południową częścią wyspy, portem w Argostoli i morzem między Kefalonią a Zakynthosem. To miejsce było tak strategicznie położone, że statki pirackie Wenecjanie potrafili dostrzec z odległości prawie 20 mil. Niestety z powodu upałów zamczysko Agios Georgios było otwarte tylko do południa, ale nawet krótka wizyta i widoki z góry też potrafią zrobić niezapomniane wrażenie. Latamy praktycznie co roku. Klimat, ta atmosfera z nutką sielskiego lenistwa, plaże, wino Recina, czyli znakomita mieszanka świeżych aromatów winogron i żywicy sosen Peloponezu,
pyszne jedzenie i nawet uzo, które na ziemiach starożytnej Helady smakuje jak magiczny eliksir, a po przywiezieniu do kraju raczej średnio. Wszystko to jednak sprawia, że przyjeżdżamy tu jak do fajnego letniskowego domku. Zawsze stawiam na hotel blisko wypożyczalni motocykli, bo przecież każda dobra przygoda zaczyna się na dwóch kółkach. Nasze wyjazdy to prawie zawsze spontaniczna decyzja ostatniej chwili. Co do skuterów, czasem udaje się wypożyczyć coś większego niż taka 125, ale tylko czasem. Trzeba pamiętać, że w Grecji nie można jeździć motocyklami 125 na zwykłe polskie prawo jazdy z kategorią B, trzeba mieć A. Zamieszkaliśmy w hotelu Caravados Beach, 450 metrów od niewielkiej, piaszczysto-kamienistej plaży. Widok na morze i góry rewelacyjny. Hotel znajduje się na wzniesieniu około 450 metrów nad poziomem, a więc podejście i zejście na plażę jest strome i nie jest to niczym wyjątkowym na tej wyspie. Tu wszędzie jest pod górkę. Caravados leży 12 km od stolicy Argos Stoli. Sama wieś ma zaledwie 300 mieszkańców, a więc cisza i spokój. No prawie cisza, ponieważ cykady, które nie są wielkimi konikami polnymi ani szarańczą, jak twierdzą niektórzy, tylko pluskwiakami gigantami, hałasują od rana do wieczora. Ilość decybeli niesamowita. Nikt jednak w przewodnikach nie ostrzega przed szaleństwem cykad. Ale do tego dźwięku człowiek przyzwyczaja się dość szybko. W okolicy Caravados, zaledwie 5 minut drogi skuterem, można dotrzeć na kolejną uroczą plażę Trapezaki. Piaszczystą o niewielkich rozmiarach, ale pełną spokoju. To miejsce, które przypadło do gustu nie tylko plażowiczom, ale także imponującym żółwiom morskim o nazwie Caretta, których łacińska nazwa brzmi Caretta Caretta, brzmiąca jeszcze dłużej jak ich imponujące rozmiary. Te morskie stworzenia w porównaniu do żółwi trzymanych w domu, czy tych spotykanych w Polsce żółwi błotnych, są wielkie. Osiągają długość nawet 120 cm, ważąc przy tym 100 kg, a czasem nawet i pół tony. Raz w roku samice wychodzą na ląd, aby złożyć około 150 jaj do specjalnie przez siebie wykopanych dołków. Inni przyrodnicy twierdzą, że robią to częściej, ale po mniej jaj. No cóż. Te gniazda można znaleźć na plaży Trapezaki, zabezpieczone taśmami i informacjami o ochronie tych wyjątkowych stworzeń. Żółwie Caretta mają niełatwe życie. Muszą precyzyjnie wybierać odpowiednią porę do składania jaj na plaży, a ich nowo wyklute młode, zaledwie 20-gramowe maluchy, muszą pokonać niebezpieczną trasę przez plażę, aby bezpiecznie dotrzeć do morza, nie dając się przy tym pożreć drapieżnikom. Nie zaplątując się w foliowe worki czy inne ślady bytowania ludzi. Mimo tych wyzwań, część z tych żółwi po latach i wielu trudnościach osiąga imponujące rozmiary. Nieopodal plaży Trapezaki znajdziemy także mały port z przycumowanymi łodziami rybackimi, a w pobliżu czeka tawerna oferująca typowe greckie smaki i dania z owocami morza. To dobre miejsce nie tylko dla miłośników natury, ale również dla tych, którzy cenią sobie lokalną kuchnię i autentyczny grecki klimat. Thank you.
poranek w stolicy wyspy, w Argostoli, w momencie, gdy rybacy wracają z połowów, to najlepszy czas na obserwowanie żółwi. Przy nabrzeżu rybacy porządkują swoje łupy, a niektóre niepotrzebne części wypatroszonych ryb znajdują swoje zastosowanie w nieoczekiwany sposób, jako łakomy kąsek dla żółwi morskich. Te mądre stworzenia doskonale wykorzystują okazję i przypływają, by delektować się łatwym posiłkiem. Nabrzeże w Argostoli staje się codziennie miejscem spotkań całkiem sporej grupy turystów, którzy z zachwytem przyglądają się tym imponującym morskim gadom. Sam również dobrze się wkręciłem, próbując uwiecznić kilka magicznych chwil na filmie. Trzeba przyznać, że z wyłapywaniem idealnej sceny nie było łatwo, ale czas mijał niezauważony, a człowiek, czyli ja, potrafię się wciągnąć. Drugim magicznym miejscem w Argostoli jest kamienny most Drapano, gdzie również przy odrobinie szczęścia można trafić na te żółwie. W tym urokliwym zakątku nabrzeża, oprócz niezapomnianych spotkań z morskimi mieszkańcami, można zaopatrzyć się w słodkie i aromatyczne w tym czasie owoce i inne miejscowe produkty. Wąskie uliczki stolicy Kefalonii oferują cień, który jest zbawieniem po kilku dniach palącego słońca, a liczne restauracje i sklepiki z pamiątkami kuszą turystów. W jednej z uliczek już z daleka zauważyłem charakterystyczny motocykl marki Royal Enfield. Sam, będąc posiadaczem pojazdu tej firmy, momentalnie pojawiło się uczucie żalu, że nie ma wypożyczalni oferującej właśnie te klasyczne motocykle. To byłaby prawdziwa gratka dla miłośników motocykli i dodatkowy punkt na liście atrakcji tej magicznej wyspy. Droga z Argostoli do czerwonej plaży Ksi na Kefalonii może być wycieczką pełną niesamowitych widoków. To ponad 40 km zakrętów i podjazdów. Zamiast przemierzać tę krętą drogę przez góry, zdecydowaliśmy się na skróty, otrzymując równie malowniczą przygodę. Przeprawa promem przez Zatokę Livadi lub Argostoli, w każdym razie przez Zatokę, do urokliwego miasteczka Liksuri, to chwila na morzu z całkiem dobrymi widokami i przyjemnym chłodzącym wiatrem. Plaża Ksi, jak sugerują kolorowe turystyczne broszury, jawi się w odcieniach szkarłatno-pomarańczowego piasku. Chociaż rzeczywistość według mnie nie jest aż tak kolorowa, sama plaża emanuje jednak niepowtarzalnym urokiem. Znajduje się ona w południowej części półwyspu Paliki i ma prawie 4 km długości. Idąc wzdłuż brzegu, z jednej strony mamy morze, a z drugiej szare klify. Te szare, choć często używa się określenia niebiesko-białawe skały, są ponoć cudowne. Wielu z wysmarowanych na niebiesko letników z dala przypomina rzeźby wypalane na słońcu. Podobno smarując się tą glinką, można znacznie odmłodzić swoją skórę i samego siebie. Niestety, na mnie najwyraźniej magia gliny nie zadziałała, a po zmyciu całkiem sporej warstwy nie ubyło mi ani dnia. Chyba że nie chodziło o smarowanie, a o coś innego. Grecy potrafią wymyślać niezłe mity. Na długiej plaży można znaleźć zarówno zatłoczone miejsca, gdzie ludzie cieszą się słońcem, jak i odosobnione zakątki, gdzie panuje błogi spokój, a jedyne dźwięki, jakie do nas docierają, to szum morza i cykady. Nie ma jak zanurzyć się w spokoju greckiego raju. A teraz wyskoczmy na małą wycieczkę na drugą stronę tego cudownego zakątka. No więc wsiadamy do busa i ruszamy w kierunku gór. Droga jest bardziej pokręcona niż słynna transfogaraska w Rumunii, którą przemierzałem tydzień temu na moim wiernym szarym rumaku.
Po drodze robimy małe zakupy i degustujemy co nieco w winnicy. W końcu mam okazję spróbować wina Robola, którego uprawy pochodzą z najbardziej górzystych obszarów tej wyspy. Plony są tam niskie, ale wyjątkowej jakości. Smak wspaniały, który trudno opisać słowami. W koszyku lądują dwie butelki, bo chwilę radości warto zabrać ze sobą. Obowiązkowym dodatkiem jest znakomita oliwa, która towarzyszyć będzie nam w kuchni, przypominając o tej greckiej podróży. Wyjątkową atrakcją Kefalonii jest jaskinia Melisani. Tu trzeba chwilę odstać w kolejce, ale to przecież środek sezonu. Znakiem rozpoznawczym jaskini jest otwarty dach w większej z dwóch komnat, przez który widać błękit nieba, a do środka wpadają promienie słoneczne, nadając powierzchni wody niezwykłych barw i odcieni. Woda jest tak krystaliczna i przejrzysta, że łatwo możemy dostrzec dno na głębokości 30 metrów. Gondolierzy prezentują swe możliwości wokalne i akustykę jaskini. Chciałoby się pobyć tutaj dłużej i jaskinie mieć tylko dla siebie, ale setki turystów czekają na swoje 5 minut, no może 15, nie dłużej. Tawerna z tradycyjnym greckim jedzeniem w Karavo Myos to bez wątpienia jedno z najwspanialszych miejsc, które odwiedziliśmy na Kefalonii. Smaczne dania, autentyczne lokalne piwo kraftowe, malowniczy widok na morze i wyspę Itaka tworzą niezapomniany klimat. Cienie rozłożystych drzew i kaczki zamiast gołębi doskonale uzupełniały te chwile, sprawiając, że doświadczenie to było jeszcze bardziej wyjątkowe. Przemierzając kolejne 20 kilometrów przez malownicze góry, zanurzamy się w bajkowym otoczeniu tego niepowtarzalnego miejsca. Kolorowe foldery nie kłamią. Assos to oaza spokoju z przepięknymi krajobrazami, gdzie góry spotykają się z morzem, a białe klify sąsiadują z piaszczystymi plażami. Nad miastem dumnie górują ruiny XVI-wiecznego zamku zbudowanego przez Wenecjan. To strategiczne miejsce zapewniało widok na całą zatokę, choć niestety z powodu zagrożenia pożarami zamek był niedostępny. Wiosną 2014 wyspa doświadczyła silnego trzęsienia ziemi, które niestety zniszczyło część portów, dróg, domów i hoteli w Assos. Dziś część z nich wciąż tkwi w ruinie, ale to dodaje temu miejscu niezwykłego uroku, choć może wypadałoby powiedzieć, że budzi respekt przed mocą przyrody. To miejsce pełne kontrastów, bujne lasy kontra suche, pozbawione roślin tereny. Assos to nie tylko wakacyjna przygoda, piękna architektura, zapachy kwiatów, to także historia walki z żywiołami. Wracając do Argostoli, podążając malowniczą trasą pełną niesamowitych widoków, trzymając się blisko imponujących przepaści, zatrzymaliśmy się, aby spojrzeć z góry na jedną z najbardziej zachwycających plaż – plażę Myrtos. Myrtos to prawdziwa perła Wysp Jońskich, a jej sława rozbrzmiewa na całą Grecję. Turkusowa barwa wody, malownicze położenie w niewielkiej zatoczce pomiędzy dwoma imponującymi wzniesieniami oraz otoczenie wysokimi, wapiennymi klifami sprawiają, że plaża emanuje niepowtarzalnym urokiem. Ci, którzy mieli przyjemność ją odwiedzić, utrzymują, że Myrtos to nie tylko najpiękniejsza plaża w Grecji,
ale także w całej Europie. Aby dojść do tego rajskiego miejsca, trzeba pokonać ponad 2-kilometrowy stromy i kręty zjazd, który rozpoczyna się w małej wiosce Divarata, to z greckim akcentem. W końcu nadszedł czas na zwieńczenie tego niezwykle intensywnego dnia. Co może być lepszym finiszem niż relaksujące chwile na basenie z kieliszkiem schłodzonej recyny w dłoni? To popularne greckie wino wyrabiane z dodatkiem żywicy sosny alpejskiej to jeden ze smaków Grecji. Z każdym łykiem poczujesz, jak codzienność zostaje zmyta falami Morza Jońskiego. Otoczeni dźwiękami buzuki i piosenką z Greka Zorby, każdy wczasowicz staje się podróżnikiem do krainy wiecznej nirwany. Oto prawdziwe wakacje. Sprawdźmy jeszcze okoliczne plaże, bo przecież głównie po to tu przyjechaliśmy. Plażing i leżing to nagroda po całym roku pracy i półrocznym okresie szarości, jaki potrafi nas dopaść w kraju. Do Pesada Beach mamy zaledwie 4,5 km z naszego hotelu, więc czemu nie skorzystać? Opowieści krążące o plaży Pesada brzmią zachęcająco. Mówią o spokojnym otoczeniu, wodach krystalicznej czystości i wąskim pasie białego piasku. A gdy zapragniemy kąpieli w morskiej wodzie po powrocie do domu, to na okolicznych skałach, w nieckach i zagłębieniach po odparowaniu gromadzi się sporo soli. Możemy zabrać ją ze sobą i w odpowiednim czasie wsypać do wanny. W ciągu dnia, zwłaszcza w samym środku lata, temperatura sięga tutaj nawet 40 stopni Celsjusza, wszystko paruje więc błyskawicznie. Pesada to nie tylko plaża, to prawdziwe spa i relaks. Na południowo-wschodnim krańcu Kefalonii możemy korzystać z uroków plaży w miasteczku Skala. Trzęsienie ziemi w 1953 zrównało wioskę całkowicie z ziemią. Odbudowano ją na nowo i mimo, że jest chętnie odwiedzana przez wielu turystów, jest tu spokojnie. Hotele i liczne restauracje sprawiają, że w miesiącach letnich ilość turystów jest 4-krotnie większa niż mieszkańców. Długa na 3 km plaża potrafi pomieścić wszystkich i nadal jest przestronnie. Ponieważ plaża ta nie znajduje się w zatoce, często występują tu silne wiatry, przynoszące również wysokie fale i mimo, że wieje tu często mocno, nie ma tych koszmarnych parawanów jak nad Bałtykiem. Jak oni sobie radzą? Koniec, dla miłośników lotnictwa mam propozycję plaży, która wychodzi poza standardowe widoki nad morzem. Mowa tu o Spasmata, plaży, która znajduje się zaledwie 6 km od stolicy Argostoli. Co sprawia, że miejsce jest tak wyjątkowe? Otóż położenie zaledwie 200 metrów od końca pasa startowego lotniska Kefalonia. Lotnisko znajdujące się 20 metrów wyżej niż plaża sprawia, że starty samolotów stają się niezwykle widowiskowe, wprawdzie słyszalne i widoczne są dopiero w ostatniej chwili. Morze zachwyca jasnozieloną tonacją, a piasek, choć wpada w odcień brązu, dodaje charakteru temu wyjątkowemu miejscu.
Jeśli dobrze się rozejrzysz, możesz nawet trafić na amonity. Co więcej, w wulkanicznych skałach udało mi się odkryć odciski stóp małego praczłowieka. Nie jestem ekspertem i raczej nie było to, o czym pomyślałem, ale może jakiś paleontolog będący na wakacjach w Grecji mógłby rzucić okiem i dorzucić swoje spojrzenia. Dziękuję, że dołączyliście do naszej skuterowej przygody po urokliwej Kefalonii. Szukaliśmy ukrytych plaż i malowniczych widoków, próbowaliśmy regionalnych smaków i win, a wszystko to, by zanurzyć się w prawdziwej kulturze tej magicznej wyspy. Czy warto się tam wybrać? Oceńcie sami. Nie byliśmy wszędzie i sporo miejsc pozostało do odkrycia, więc może kiedyś, kto wie. W trakcie tej podróży odczuliśmy także saharyjskie temperatury, co sprawiło, że podróżowanie na jednośladzie przypominało momentami wycieczkę do piekła, ale nie żałujemy ani chwili. Teraz, montując ten film w styczniu przy minus 15 stopniach, doceniam ciepło Kefalonii jeszcze bardziej. Wybór jednoznaczny. Czekam niecierpliwie na Wasze komentarze i sugestie, które są zawsze dla mnie ogromną inspiracją do odkrywania nowych miejsc. Będę wdzięczny za kciuki w górę, kolejne subskrypcje. A jeśli ktoś z Was zechce autorowi postawić kawę lub dorzucić się do lektorskiego mikrofonu Shure, to pod każdym filmem jest przycisk Super Podziękowanie. Z góry dziękuję i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w kolejnych podróżach. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Grzegorz.